Kiedy dzisiaj rozmyślałem o życiu chrześcijańskim, przyszedł mi do głowy taki obraz. Oto wiecie, jak unosi się balon. Ma takie worki z piaskiem, to się nazywa balast. I kiedy chcemy się wzbić w górę, to trzeba ten balast, te worki z piaskiem wyrzucić, czy ten piasek wysypać. Wtedy balon szybko wznosi się w górę. Jeśli z kolei ten balast trzyma, no to albo będzie na tej samej wysokości, tylko tak gdzieś pełzał nad ziemią, albo nawet może po prostu na niej osiąść, czyli spaść. Bardzo podobnie jest w naszym życiu chrześcijańskim. Mamy różne takie cenne rzeczy, których się trzymamy, które są cenne w naszych oczach, a absolutnie są bezużyteczne czy złe w oczach Boga. I Bóg doświadcza nas co pewien czas, pokazując nam, że coś w naszym życiu jest złe. I teraz w tym momencie mamy wybór. Albo odrzucimy tę rzecz, która dla nas jest cenna, ale dla Boga bezwartościowa czy wręcz szkodliwa. I wtedy bez tego balastu idziemy w górę. Albo będziemy kurczowo trzymać się tej rzeczy, grzechu, przyzwyczajenia, tu wpisz właściwe w swoim kontekście i będziesz albo wegetował w życiu chrześcijańskim, albo spadniesz naprawdę nisko. Wybór należy do ciebie. Czy będziesz się trzymał kurczowo tego, co kochasz, tego, co jest balastem, co ci utrudnia wzbicie się w górę dla Bożych celów, czy też porzucisz to, co bezwartościowe w oczach Boga, by naprawdę wznieść się ku wyżynom, do których Bóg cię stworzył i do których Bóg cię zachęca i popycha.